Witajcie, cześć. Cześć. Jak jesteś? Cześć. Witam, panie poruczniku. Dobra, Pająk, weź sobie tę grę od razu, zanim zniknął. Czas na przesprawienie mamy to 9.12, ale... Dobra, Wincer będzie dowodził oddziałem sztumowym, czyli piątka. Zostaje ze mną medyk i zostaje wymurowy przy mnie. Czyli mój oddział proszę na niebiesko, z wyjątkiem medyka, który będzie czerwony. Wy tam zostańcie, jak jesteście. Mogę ich sobie pokolorować, żeby im było wygodniej po prostu. Sekcję MG możesz oznaczyć. No właśnie, to miałem... To jest MG Norbi, nie? Co? To Norbi, załóż zieloną i jeszcze amunicyjnego sobie weźcie wyznacz. I to zielone. Tak, wy jesteście ko. Woltek, Ciemek. Okej, okay, jeszcze Wolter. I mamy pokolorowanie, jesteśmy. Dobra. Panowie, Izeri jest moim sikiem dzisiaj. Domyślnie dowodzi białymi i zielonymi, no chyba się będziemy manewrować, to jakieś tutaj rozkazy będą. Augustus? Falcon 2, czek, czek. Panie, okej, co tam? Wziąć jakiegoś tego, jak znajdę? Mikrodagra? Tak, tak, wiem, że brał. Czek, czek. Radia zakładam, że każdy ma. Dobra, panowie, to proponuję tak. Czekamy do... Dariusz, czy my sobie robimy jakieś radio krótkie, czy... No przecież co? Nie, chyba nie. Na 60 i tak jesteśmy sami. Dobra, dzięki. Są jakieś mikrodagry? Są. Gdzie? W tych małych skrzyniach tutaj właśnie. Tak, broni? Tak. Możesz, co chcesz, tylko pamiętaj, że idziemy w dżungli, to tam będziesz, nie będziesz miał zasięgu, nie? Wielkiego. A chciałbym, żebyś właśnie był scoutem trochę dla nas. Rząd optyczny. Dobra. I tyle. Czek, czek. Jeszcze raz. Się tu rozejrzę, może coś znajdę. Co? Weź tam pobiegnij gdzieś. Wsadźcie do halki, może tam trochę krwi osocza. Dobra, tu tak ktoś sobie rzucił, czego? Ale... Chyba, że do morza. Chłopaki, weźcie sobie hukowych trochę. Widział ktoś plecaki? Dużej tutaj dużo jest trzęsę we wnęce. A, radia, dużo byłem tutaj długie gdzieś. W skrzynce na początku. No i dobra, i czekamy do 6. Branie, jakie radio bierzemy? Średnie weźcie sobie. Sarlaka, może chciałbyś być RTO? Jeśli trzeba, to będę. A czy nie, jak wolisz. Chcesz brać wskaźnik laserowy? Mogę być, nie ma problemu. Dobra, Pająk, jak nie, chcesz, to weź sobie radio. Jeszcze raz? Jak chcesz, to radio możesz wziąć po plecy. Dobra. Ja prawdopodobnie tak wrzucę pod ochronę, będę siedział. Czemu? Co, powtórz? Strasznie znaczy, nie lubię jak chcesz, ale i tak wiesz, odczytywać radio, nie? Więc no, tak byś musiał ciągle w halce siedzieć. Tak, tak. Jak przyjdziemy tutaj, no to możesz sobie iść na pokład, nie? W razie czego. To ja jeszcze wezmę to na plecy na dodatkowe wtedy. No, weź sobie, weź. Co tam? Piękne to coś. Jakie? Startujmy stąd, czym prędzej. Rozumiem, że ten wasz. Co tu macie ciekawego w skrzynce? A my dzisiaj tylko to do dyspozycji mamy? To ja. Dobra, idę tam. Charlie, radioczek. 5 na 5. Kurwa, narobili tych systemów, teraz rzeczywiście trzeba to konfigurować. Może skrzynię. Ja bym się zgubił. Brawo, jak się przestroicie, to odejdźcie od skrzynki, bo czekamy, żeby podejść, żeby nie robić hałasu.
dostanę tylko na 60. Ładnie 55. Mogę zmienić ten. Falcon 1, radio check. Check. Falcon 1, radio check. No bo jakby coś, to jestem na 60, a drugie radio w ten użyciłem do helki. Jestem też ustawiony na 60, jakby ktoś się szybko podebrać. Dobra. Tu Falcon 2, czek na 5. Dobra, wszyscy gotowi, rozumiem. Pojeździe, tak? Chłopaki. Lux, Stoku, jesteście? Jesteśmy, jesteśmy. Dobra, oni tu są, wszyscy jesteśmy. Dobra, chłopaki, jak będziecie obserwować, tam do strzelców mówię, przy lądowaniu będziecie mi bardzo potrzebni, tak? Jak tam gdzieś w dżungli będziemy lądować, czy coś, to obserwujcie, czy gdzieś tam wirnikiem na zawadę z tyłu, czy na boki łopatami, nie? Okej, spoko, spoko. Augustus? Tak? Jesteś zaznaczony na mikrotakrze, czy mam się zaznaczyć? Nie, nie, już oznaczyłem. Możesz zobaczyć gotowość na radio. Dobra. Na 55, bo chyba wikary nie tam. Ja się mi się wydaje, że zaraz zobaczę, czy wikary jest na 60. Powinien być, ale on tam opóźniony. Jest na 60. Falcon 2 radio, czek na 60. Falcon 1 głośno i wyraźnie. Witam, to jest Augustus? Tak, tak, tak. Dobra, to będziemy się ładować zaraz. Śmiało. Ale masz plecak. Dobra, spróbuję na 50 się połączyć, bo na 60 ciszę. 5-5, nie? Jakoś więcej tam wchodzi. Nie tak. 50. Tak, tak. Nogi się potem ginają. No dobra. Słuchajcie, czy ja mam po chwilę nogę, czy nie? Nie. To trochę się dowódca przygarbił. Dobra, a już Garba ma dowódca na ręki. Teraz? No teraz tak już trochę lepiej. Dobra, wszyscy? Falcon 2, radioczek na 55. Kryj go pewnie. Co? Przyjął tutaj wikar na 55. A ty kto tam został? Vivo, to weź się tak zaznacz jakoś na żółto może. Będziesz już w niebieskich, ale żebym cię widział. Eczki złoś do brawo. Brawo przez rejony, gotowy do transportu. Dobra, ja mam nasłuch tylko na lotnictwo, jakby co. Ja jestem na obu, jakby co. No okej. Jak będziesz mnie nawigować gdzieś, to najlepiej jak mi po prostu narysujesz na mapie linię i ja wtedy nam tak, żeby widział, gdzie lecieć, nie? Dobra, to ja przełączę się tylko na ten, na drużynowy. Tak, ustawiłeś radio? Normalnie. Jeszcze raz. Musisz wejść, bo słabo cię słyszę. Musisz wejść, bo słabo słyszę. Albo desantem balistycznym. Augustus, czy na linach schodzimy, czy jak będzie? Nie, raczej nie. W ostateczności zrzucę was z jednego metra do wody, nic wam się nie stanie. A my nie, bo my mamy nie na wodzie. Dobra, ale to tak w ostateczności mówię, nie? Będę się starał na lądzie tam na plaży was rzucić. Nie, my lądujemy w lesie, polana leśna. Dobra, pomyliły mi się loty. Nie, tam gdzieś się wyląduje. No dobra, bo i tak chyba nie ma wyjścia. Zresztą tam jest taki plac. A nie ma amunicji do niej. W tym budynku, nie? Tam powinno być miejsce spokojnie. A nie, cztery mam. Sorry, pomyliłem loty, bo w drugim locie tam do wody będę zrzucać. Nie mieliście coś broń? Co? Nie, ja mówię tu do moich chłopaków. Okay. Zmienialiście broń?
Nie, ja mówię Augusto. No faktycznie Augusto, ni chuje, na plaży na pewno nie wylądujemy. No zobaczymy. Tam są takie skały, że szkoda gadać. Miksena wymieniałem. No to do wody będziemy ich wywalać. Dobra, no generalnie jesteśmy gotowi, nie? No gotowi, mamy lecieć już. Słuchajcie, a te liny nie działają? Sprawdzał ktoś? Trybią. Tylko trzeba działają. Się obsługiwać. Nie wiem czy akurat w tym modelu, no ale... Poruszniku, ja mam pytanie. Zgłoś gotowości, że możemy lecieć, poprosić go zgodę na start. Dobra, spróbuję na 60. Panie poruszniku, ja mam pytanie. Tak? My jako sekcja zielona będziemy działać autonomicznie, czy my będziemy jako cały skład chodzić razem? Nie, nie, ja bym chciał, żeby zielona sekcja, tam uzgodnimy, czy Krybo będzie z wami bardziej, czy z nami, to w zależności od sytuacji, ale chciałbym, żebyście wy byli taką bardziej szturmówką, my będziemy tam wspierać was, nie? Przyjął, a mimo to czy mamy się oznaczyć na tak, że jako sekcja? Wiesz co, dobra, oznacz się. Orientujecie się, Falcon 2, jesteśmy jak przyciszyć ten interkom? Na rozruszenie silników. Da się go chyba tylko zmienić na załogę. No, możemy rozruszać. Tak, mamy zgodę? Tak. Zezwala. To jestem Alfa 1, nie? Dobra, Dariusz, mamy zgodę. Radio 5-5? Lećcie pierwszy, będziemy lecieć za wyborkę. Poruszniku, kanał Radio 5-5? Nie, nie. To jest między drużynowy 5-5. A właśnie chciałem powiedzieć, że... Potwierdzę, zrozumiałeś. 4, 6, 8 tam mamy. Dzięki, pierwszy po prostu. Wy coś odpowiedzieli z Falcona 1, bo ich nie słyszę. Falcon 1 na 55 prosił o pozwolenie na rozruszenie. Oni też dostali, my też mamy już. No tak, ale ja nie mam z nimi łączności. Na 60 chyba nie są. Czyli się trochę huchowych? Dobra. To byś im przekazał, żeby lecieli pierwsi. Mam 4 hukowe. Dobra. Rozdamy sobie potem, żeby każdy przynajmniej miał po jednym. Ja mam 5 sztuk. Ta, tak samo nie ma jak na 60. Falcon 1, zgłoś na Falcon 2. Niech lecą pierwsi. Brak jakiejkolwiek łączności z nimi. A na 5-5? Na 5-5 tak samo, nie odpowiadają. Weź się przejść do nich, bo ja nie polecę, póki nie mam łączności z nim. Przyjąłem. No ładnie. No zaczyna się. Zaraz no, się wiem, lecimy. Zostaw pająkę. Będzie nam się lżej leciało. Nie. Odezwał się, kurwa. Wrzuciłem tak. Także chłopak, co tam nie ma, to sobie pobrać. Chłopak, ja bym chciał tak, żebyśmy... będzie zielona sekcja z Krivo, będzie szła na froncie, tak? I proponuję, żebyśmy poszli mniej więcej na punkt 120, tam 0,34. Dziękuję, mówią, że są, strefie. Mówię jeszcze raz. Widzicie na mapie? Potwierdzam. W tej strefie spróbujemy już pierwszy spot zrobić jakiś na... Ale nie wychodzimy z lasu, nie? Spróbujemy zrobić pierwszy spot na lotnisko. No i potem przechodzimy, ja proponuję, może Krivo tutaj gdzieś podejdzie, z jakąś zabawą. Pomimo tego, że zaprawią mnie jako pilot, że są. Ja ich słyszę. O, zgłosili. Z obstawą Krivo później może podejdzie tutaj pod to, z tego wzgórza 25, coś jeszcze podejrzeć, nie? A my wtedy wejdziemy tutaj. Baranie, ja ci powiem tak, ja bym się tutaj ustawił. No wiesz co, tylko ja nie chcę ciebie samego zostawić, nie chciał, żebyś tylko zerknął tutaj, tu zerkniemy wszyscy, a stąd będziesz miał widok na całe lotnisko i potem jak będzie okej, okay, albo nie będzie okej, okay, no to zdecydujemy co dalej, dobra, a tutaj no będziesz miał daleko do biegania. Zobaczymy na miejscu, jak to będzie wyglądać. Dobra, bo ja bym chciał tylko zerknąć, jeżeli będzie czysto, no to wiesz, to, no to nie ma sensu, a jak coś będzie, no to i tak będziemy ustalać pewnie podejście jakieś na razie z tej strony. Na razie kierunek domyślnie będzie północą. Koledzy za nimi, nie? Ty widzisz, tak. Czy oni mają podwozie schowane? Była wysunięta. Nie ma... Zgłosić, żeby schowali? Tak, zgłosi. Jedynka, tu dwójka, schowajcie podwozie.
Pewnie na Hugh'a jak się za bardzo dużo nalatali. Chyba schowali. Właśnie schowali. A bo pieprzy im się system. Kiedyś było łatwiej. Były płozy, nie dało się ich chować i koniec. Nie było tyle do roboty. Nie można. Dokładnie. Było do pamiętania, kurde. Na upartego można było porę zaorać. Nie tak można było śmigłowiec jeździć. Wielozadaniowy. Nie można było jeździć, ale można było z górki zjeżdżać jak na nartach. Dokładnie. Kliwo i tak za bardzo nie od grupy nie odchodź, nie? Tak się trzymamy razem wszyscy w miarę. Ty ja możesz musiał odejść, ale w zasięgu wzroku, żebyś był, dobra? Skupię raźniej. Skupię raźniej, a jak wiadomo, kupa brzydko pachnie, więc nikt nie rusza. I wszystko się zgadza. I o to chodzi. Jak ją uwielbiam. Ale no. Kocze to pudło? Podoba mi się nasz kamuflaż, wiecie? Do tej misji. No. Kurwa, brzmi jakby się coś śmigło wkręciło. 1,5 kilometra do celu. Coś tam tłucze, nie? Może mamy jakoś śmierza. A takie nowoczesne, kurde. Dobra, desant, proszę o ciszę już. Będziemy nie wylądować. Będziemy krążyć. Przy tych warunkach lądowanie chwilę potrwa chyba. Tak, są strasznie chujowe. To może na linach? Nie. To jest jeszcze gorszy pomysł. To jest na szczycie talizm, nie? Tak, teraz na lewo będzie. A czysto tam? Sprawdźcie najpierw, czy czysty ten tartak. To chłopaki przelecieli, nie? Centralnie na południe. Ni chuja, tak to chyba nie wylądujemy, szefie. Dobra, widzę. Szefie, szef jako alfa jest ustawiony. W mieście widzę jakiś ruch, ktoś biega. Powtórz? Jako alfa szef się oznaczył. O, no, sorry. Prawdopodobnie 5 cywili. Jest jakieś miejsce lądowania? Nie, jest tak gówniany teren, że tu nie idzie wylądować. Północny wschód, macie tartak. Na tym tartaku też się nie da za dużo tego drobna. Wiesz, nie widzę. No to liny. Są tu w ogóle liny? Damy radę, chłopaki. Wiesz, nie widzę mgła. Damy radę. Ja nie ma. Nie ma. Może przy wiosce wylądujcie na północy, jest taka mało. Na 5 nieozbrojonych. Tu wylądujemy. Dadzą radę. Tutaj na tym wzgórzu 153 może rzeczywiście. Na drodze was wyrzucę. Prawie strzelec, powiedz mi, widzisz to drzewo pod nami? Nie widzę. No to teraz już stoi na równi. Otwórzcie drzwi i wyjrzyjcie. Otwórzcie drzwi może. No, wyżyjcie tam. To nie da się otworzyć bez wyjścia. Nie otwieram. Otwieram. Są zablokowane magnetycznie, gdzieś tam. Pod nami nierówny teren. Jakby wygląda na nieuzbrojonych. Białe spodnie, choć widzę jednego w czarnych spodniach, ale nie mogę zlokalizować dokładnie, czy nie ma broni. To jest duży spadek tutaj. Tu jest płasko już. Drzewo z lewej masz, pamiętaj. No, widzę. Przyjąłem. Jak masz teraz ulicę, tą główną, to od strony lasu bardziej, nie od strony morza. Desant. Z wozu, znaczy ze śmigła. Dobra, odlatuję, uwaga. Zamelduję Edźku, że ich wysadziliśmy. Edźku, zgłoś na Falcon 2. Tu Edźku za Falcon 2. To było brawo, prawda?
Tak. HQ do Phantom 2 zgłoś. HQ zgłoś dla Phantom 2. HQ do Phantom 1 zgłoś. Jedynka zgłaszam. Phantom 1 przekazuj, nie ma łączności. Przyjechał HQ. Co jest z tym HQ? W ogóle ich nie słychać. Phantom 2 próbuje na 55 wywołać was. Falcon 2 na obydwu się do mnie odzywał, ja go słyszę, niech przekazuj, że ja go słyszę. Przyjął, Falcon 2, ciebie też nie was słyszę, bez odbioru. Nadawajcie przeze mnie. Halo, Ajong. Halo, jak mnie słychać? HQ, Falcon 2 wraca, Falcon 2 halo. Czy ty słyszysz radio? Cały czas do ciebie mówię. Przyjął, Falcon 2 wraca na lotniskowy odbiór. Na radio mnie kompletnie ciszę. No to masz coś nie tak, bo ja ich słyszę. Tu dwójka, ja tak, mój kompilot ma coś nie tak z radiem. Ja też. Mój jest czasem nieprzytomny przez... Nie, no co tu może być nie tak? Kanały się zgadzają. Nie wiem, na lotnisku to wygrnie. Może głośność? Głośność jest na 80. Ty jesteś głuchy. Ty, uważaj se, sierżant. Falcon 2 do HQ, proszę o pozwolenie na lądowanie. Tu HQ do Falcon 2, masz pozwolenie na lądowanie. Dwójka, lądujesz pierwszą za wami. Potwierdzam. Może masz ściszone te radio, co? Właśnie nie wiem, wziąłem te teraz z tego, z... te PC-kowe, zobaczyć czy ono działa. Bo ja mam te z pojazdu. To jest łódź podwodna? Tak. Dajcie znać, jak wylądujecie. Dalej do przodu, dalej do przodu. Teraz powoli. Przeziębienie? Popraw, siedzisz dupą na... za lampą. Rozumiem. Na 50 mówisz teraz, na 55, tak? Na 60 teraz. Na 60 w ogóle nic nie słyszę, cholera. Kurwa. Wysiadka, wysiadka. Tak. Że musicie wziąć następny. No tak, trzeba będzie zrobić. Nie ma czasu, wyjazd, może helikopter. Tak jest. Eksploduje.
Jesteście cali? Cały, tylko obita noga. Ja tak samo. Kurwa, godem przekaczyłem. No i Augustus, jakbyś się pytał, dlaczego biorę ze sobą zeszyt spadochron. No akurat by ci nie pomógł w tym przypadku. Zawsze można spróbować, tak? Dobra, ogarnij to radio. Dobra, spróbuję teraz, zobaczymy co będzie. Dzień dobry. Falcon 2 ryzyczek na 55. Przyjąłem. Falcon 2 ryzyczek na 60. Bardzo możliwe, że porucznik szeptał. Teraz, raz, raz. Na 60. Na 60 mi nic nie odpowiada, ten 2. Macie zgodę na start zaraz po załadowaniu, jak przyjął. Dokładnie, nie wiem, czy 60 mi nie działa, to ustawiam jako kanał główny, 55 kodosz. Dwójka przyjął, start. To poproszę o pozwolenie na rozruch i start. Nie, mamy pozwolenie już. Aha. Charlie gotowy, tak? Tak, potwierdzam. Bardzo możliwe, że będziemy musieli rzucić was w wodzie, chłopaki. Przyjął. Przymusowo kąpiel. Postaram się, żeby była jak najkrótsza, no ale tam są takie skały, że może nie dać się wylądować. Dobra, to lecimy. Kierunek docelowy południe. Dobra, jedynka prowadzi. Ubezpieczajcie nas, jak będziemy lądować. To jest intercom. Tego, że to jest intercom do SAMP-u. Wiem, że usunęli się, to może lecieć razem, ja mam inny punkt zrzutu. Potwierdzam, lecicie z nami, asekurujecie nas podczas lądowania, potem my startujemy, asekurujemy was w waszym punkcie. Dawid, Bulwagus, wykorzystujemy na 240. Zrozumiałem, asekuruję was. Dobra, musimy lecieć razem, oni później z nami polecą. Dobra. Także lecimy pierw na ich punkt. Nie wiem, dlaczego nie słyszę 60 i nic mi nie przychodzi do głowy, co mogłoby nie działać. Antenę podepnij. Złomiarze. Dobra, ile mamy do LZ? Do ich LZ zostało niecałe 2 km. Bierz im się gdzieś. Moja maszyna tyle nie wyciąga. To żeś dopala czy nie zainteresował? No dobra, oni już mówią. Nad lotniskiem są Cessny latają. Samolot w powietrzu. Uwaga, samolot na kursie kolizyjnym. Kolizyjny. Widzę. Ominął. Pierdolony. Leci drugi. Co to jest z prawej strony? Gdzie? Z której? Z prawej. Falcon 1, identyfikacja celu, odbiór. Falcon 1 na ziemi. Jak blisko? To jest jakiś żart? Chyba. Falcon 2, te Cessny latają bardzo blisko nas. Poprosić o pozwolenie, aby coś tam grać? Kurwa, panowie, jesteśmy odchodzą już. Zawracaj. Falcon 1 pod strzałem. Falcon 1 pod strzałem.
Dawid, wybrzeżem na lewo za tym rogiem, możemy ich zrzucić. Jeszcze nie wiem, najpierw musimy osłaniać tego. Falcon 2 zbierze, Falcon 1. Falcon 2 odbiór. Lećcie, osłaniamy was. O, słyszę 60. O chuj tu biega. Mówiłem, żebyś antenę podpiął. Te. Tu na rogu jest ich Helzi. Ciekawe, czy wiedzą, że lecimy. A winetka znowu nalatuje z prawej. Omija nas. Nasza faktka. Awionetka. Jak się wkurwimy, to prosimy 1. Po prostu o pozwolenie, żeby to zestrzelić i tyle. Czym? Leci za Falcon 1. Druga leci z nami. Hejczki, zgłasz dla Falcon 1. Hejczki dla Falcon 1, zgłasz. Prosimy pozwolenie na otwarcie ogra w momencie zagrożenia do awionetek stwarzają zagrożenie dla nas. Panowie, montujemy już? Tak, przygotujmy. Przyjąłem komunikat, potwierdzam i macie pozwolenie na otwarcie ognia do awionetek, gdy stanowią zagrożenie, odbiór. Powtórz komunikat nieczytelny. Na razie dobrze. HQ, macie pozwolenie. Lądujemy czy kąpiel? Falcon 1 przyjął, dziękuję, bez odbioru. Po lewej zabudowania są. Jakby co, nie jestem w stanie zdjąć awionetki. No domyślam się. Dobra, bliżej lasu, bo zrzucę. Kurwa, ale rzucę. Dobra, możecie wyskakiwać. Desant. Dobra, zamelduję. Kurwa, trochę płytko tu było. HQ to Falcon 2, Charlie został rzucony. Stoku obserwuj tą awionetkę po twojej lewej. Mamy jakby w razie zagrożenia chyba pozwolenia na zestrzelenie jej, więc wiesz. O, to super. O, za, jak nie może trafić, cholera. Kto to strzela? Pomóc jedynce? No, wstrzymaj się. Leci w naszą stronę? Dobra, otworzyć ogień. Lewy, bierz go! Prawy będziesz miał. Uważaj na naszych. Najpierw na planszy prawej. Nawraca na nas. Nie, leci na jedynkę. Chyba nie słyszę, co się na radiu dzieje, wiesz? Jako jest... Ja też nie. Tak samo u mnie. Pod nami. HQ do Falcon 1, Falcon 2. Falcon 1, zgłaszam. Potrzebujemy podwózki, jak przyjął. Falcon 1 chwilowo neutralizuje awionetki, spróbujemy do was dotrzeć. Potrzebujemy podwózki na lotnisku. Nie wiem, słyszałem. Lecimy na to lotnisko. Ale kurwa, to one ewidentnie kamikaze robią na nas. Nie mam odstrzału. Będziemy latać wokół lotniskowca i zobaczymy, czy za nami polecą. Przy.
No podejdź tutaj bliżej, Pinetko. Zapytaj, czy na pokładzie znajduje się jakaś broń, a... Dobra. Stoku za nami jest. HQ to Falcon 2, czy na pokładzie znajduje się jakakolwiek broń AA? Nie się wychyli, tylko za blisko w nas. Falcon 2 zgłasza, Falcon 1. Cię. Falcon 2 zgłasza. Falcon 2, podajcie swoją pozycję. Awionetka z nami. Falcon 2, aktualnie znajdujemy się na 16-0, jak przyjąłeś. Falcon 1 przyjął głośno, wyraźnie, bez odbioru. Dobra, niech podbierają HQ. Chcę mi osłaniać. HQ z górze, Falcon 1. Tutaj HQ dla Falcon 1. Prosimy o pozwolenie na lądowanie. Zezwala. Mamy testy na ogonie. Nie, jeden ląduje. Co wy się na tablacie tam pchacie z tyłu? Denerwują mnie te kurwa cesny. Jeden jest około 100, druga jest około 10-12 metrów od nas. Co, leci za nami cały czas? Dwie lecą za nami. No kurwa mać, no. Falcon 2 zgłasza. Nie mogę wstać, bo niestety są za poza zasięgiem. Falcon 2 zgłasza. Macie blisko z tyłu macie awionetki, uważajcie. Możecie wpaść w... Przyjąłem, mamy blisko z tyłu, możemy na nich wpaść. No Augustus, uważaj, będzie ciepło. Jedynka bardziej w prawo. I dajesz do przodu powoli. Powoli do przodu i w prawo, i w prawo, i w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Dobra, ląduj. Falcon 1 siedzi. Prosisz o pozwolenie na lądowanie? Nie, nie wylądujemy z sobą. Poza tym nie ma potrzeby. Falcon 1 wznosimy. Co z tymi, co z nami? Odpuściły chyba. Chwała za to. Falcon 2 zgłasza, Falcon 1. Falcon 2 zgłasza. Falcon 2, prosimy o waszą osłonę dla nas, ponieważ przewozimy HQ do punktu. Falcon 1, Falcon 2 przyjął. Proszę nas o osłonę, bo przewożą HQ. Są pod nami. To są za nimi leci. Gdzie oni lecą na lotnisko? Lecą. Nie wiem dokładnie, gdzie sobie zmierzałem. Zapytaj, to będziemy lecieć pierwsi. Co są za Falconem? Falcon 1, tu Falcon 2, powiedz gdzie lecicie. Lecimy do punktu Alfa. Przyjąłem, dajcie się wyprzedzić, polecimy pierwsi. Lecą na punkt Alfa. Uwaga, Cessna. Prawo, prawa, lewa. To się skończy kolizją. I gdzie jest punkt Alfa? Przed nami są. Druga Cessna daleko na prawo. To jest na lotnisku, tak? Alfa? Przed nami są, centralnie przed nami. Ale Alfa gdzie jest? Punkt Alfa. Na punkt Alfa lecą, tam gdzie chyba zrzucaliśmy Alfa, z tego co zrozumiałem. Mogę otwierać ogień? Tak, otwieraj ogień. Jedynka tu dwójka, uwaga, zmieniać się odwlec. Po lewej będziemy teraz. Dwie Cessny masz teraz po lewej. Nie wiem. Dobra, wstrzymaj ogień, wstrzymaj ogień, wstrzymaj ogień. Wstrzymaj ogień. Strzelec, wstrzymaj ogień. Strzelec, wstrzymaj ogień. Nasi tu są. Kurwa, kto to strzela? Chyba oni strzelają. Lewy. Nie, to chyba oni strzelają teraz. Aż tak głośno? Ja nie strzelałem. Gdzie są te Cessny? Przed nami jedna, po prawej teraz będzie. Podrzucę z tyłu.
Dobra, widzę ją. Dobra, gdzie jest Falcon 2? Pod nami? Jeszcze przekazuję, gdzie jest Falcon 2? Nie jestem w stanie znaleźć Falcon 2 na mikro, także dobra, Falcon 2 jest. Na lotnisku są czy gdzie? Nie, są centralnie za nami, będą w jakiejś odległości 2 km. Trzeba byłoby zawrócić. A, dobra, dobra, teraz ich widzę. Są dręczeni przez TT. Mhm. Jedno po prawej u góry. Strzelcy, uwzględnijcie, że na lądzie są nasi, żeby ich naszych nie postrzelić. Awionetka prawa leci wysoko. Przyjąłem. Prosto na nas, prosto na nas. Że się ja pierdolę. Centralnie na południe jest teraz Falcon 1. Widzę, widzę. Widzę Alfę, ale Falcon 1 nie widzę. Pod nami. Falcon 1 do wszystkich. Prawie na mogę. Metr za nami, metr za nami. Falcon powraca na lotniskowiec chyba. Przynajmniej kręci się na południu morza, 2 km od lądu. Cessna zaraz za nami jest. Uwaga. Okay. Przed nami jedynka. Dobra, powiedz, że wystawimy im zaraz Cessna. Czułem. Jedynka, tu dwójka, zaraz wystawimy wam awionetkę, uwaga. Odleciała Cessna. Odleciała? Okej. Okay. Wystraszył się. Nie, poszło tam na drugiego helka leciał. Leci na nas. Oni jedną strącili już. Chwała za to. Jedno leci po lewej naszej, za nami. Coś, żebyście mieli lepsze pole strzału, to mówcie. To gdzie ona jest? Po mojej stronie. Falcon 1 jest na lewo od nas, jakby co? Chyba podchodzą do lądowania. Nie, oni krążą. A dobra, teraz widzę ich. Leci za nami? Takie jest pola. Dobra, jest po lewej, Lecimy na lotniskowiec, poszukamy jakiejś broni A. Przyjąłem, przekażę to HQ. HQ, zgłoś dla Falcon 2. To HQ dla Falcon 2. Luku, jak tam za mną? HQ z Falcon 2, wracamy się na lotnisko, poszukamy jakiejś broni AA. Przyjąłem. No, 1400. Przyjęli, więc nie zaprzeczają.
patrzę, czy siedzą nam teraz na ogonie, bo nie wiem, czy mogę zwolnić ich do lądowania. Jedno za nami leci. Falcon 2, Falcon 1, szybko zgłoś. Falcon 1, powtórz. Falcon 2, macie ogon. Przyjąłem. Do lotniskowca zostało 4 km. Widzę lotniskowiec. To nie mogę zwolnić, bo mam ogon. Nie możesz zwolnić? No nie bój się, w nas wpierdoli samolot. A tak, to cię znam, ja już myślałem, że nie może ten. Bo znam dwóch takich, co tak mieli. No, znałem. To chyba właściwe słowo. Co z tą Cessną? Zniknęła z pola widzenia. Chłopaki, umiecie obsługiwać AA? Potwierdzam, pająk umiem. Strzelcy? Luke? Nie. Dobra, ja wyszedłem. Pokój niezbyt. Pająk, siedź na tym radiu, Ryczek. Ja mam radio na plecach, szefie. Aha, no dobra, spoko. Chłopaki, możecie rozprostować kości, jak chcecie. Ciekawego. Ani chuja już nawet nie ma. Nie, chyba nie ma nic. Falcon 2 przyjął. Co tam? Szefie, mamy przystąpić do transportu pojazdów. Dobra. Falcon 1, tu Falcon 2, zajmiemy się tym, jesteśmy już na lotnisku. Gdzie mamy je zrzucić? Przyjąłem. Na lotnisko czy gdzie? Znaczy, na lotniskowcu jesteśmy, mamy to rozumiem. Tak, mamy wziąć i transportować pojazdy. Dokąd? Zaraz się zapytam, dokąd. HQ, tu Falcon 2, dokąd chcecie te pojazdy? Będziemy się zbierać. Gdzie można ammo do Gatlinga uzupełnić? A co, już żeś wyprął? To zostało mi 600? Dobra, na razie ci zostanie. Wrócimy się i uzupełnimy. Chociaż nie wiem, gdzie jest kurwa ten punkt przezbrojenia. Dobra, do wozu będziemy lecieć. Mieliśmy chyba przetransportować pojazdy, z tego co zrozumiałem. No to zbieramy się właśnie, tak? No ale pojazdy chyba z lotniskowca, tak? No tak. No Helcom je zabierzemy. Przyjąłem. Dobra, wszyscy na pokładzie, tak? Tak. Potwierdzam. Tak. Jedynka też będzie podpierać pojazdy? Jedynka będzie nas odsłaniać.
to co, teraz się modlimy? Nie, muszę kurwa trafić. Na razie jesteśmy nad helikopterem. Dobra, powinny być pod nami. Falcon 2, do przodu jeszcze trochę. Przyjąłem, jeszcze kawałek do przodu. Dobra, niżej. Dobra, macie pojazd. Mamy go. Dokąd? Bo my je... Falcon 2, to Falcon 1, wchodzimy, bierzemy pojazd. Dobra, jeszcze jedynka będzie podbierać pojazd. Dobra. Dwójka przyjąłem, odsuwamy się. Dokąd mam lecieć? Na lotnisko, będziemy je musieli przerzucić, jak zdobędą to lotnisko. A to jeszcze go nie zdobyli? No kazali podebrać i Falcon 2, to Falcon 1, przypominam, nie lecicie za szybko, bo i nasze zerwie. Nasze łańcuch. Przyjąłem. Mamy nie lecieć za szybko, mówią. Słyszę. Nie kierować. Jedynka trochę bardziej na prawo. Dzięki. Stop. Możecie puszczać. Ciutkę jeden na lewo jeszcze. Dobra, jesteście nad. Motorówka jakaś płynie. Motorówkę jeszcze mamy? Ponton. Ale one pływają, czy są obsadzone, czy nie? No płynie. Falcon 2, to Falcon 1, potwierdźcie, że mamy podczepiony pojazd. Zaprzeczam, oczekujcie chwilę, mam tu jakąś motorówkę. Widzisz pod ty, nami ja jej nie teraz. Widzę. A jest, pod nami. Widzisz, kto ją obsadził? Czekaj, zapytam się Eczku. Eczku, potwierdźcie, że któryś z naszych drużyn poruszył się pontonem w koło lotniskowca. A co biega z tym plutonem? Odezwali się? Nic się nie odzywa, ale to wygląda jakby to miał mundur. Dobra, czy jedynka podebrała pojazd? Jedynka pracuje chyba na tym jeszcze. Tak, już mają. No dobra, to lecimy. Lecimy, przyjąłem, przekaż do HQ. Jedynka straciła pojazd. Kurwa, dobra, my lecimy tam. Jedynka, straciliście pojazd. Dwójka, wiemy, że straciliśmy pojazd. Pojazd jest był za ciężki, ściągał nas w dół. Co? Traciliśmy zbyt szybko moc, nie możemy podnosić takich ciężkich pojazdów. Podnieś dokładnie za samo co my. Mamy sobie zasięg, słyszałeś co mówił? Nie słyszałem. HQ, proszę powtórzenie. Falcon 1-2, to jest 24, podpiszem odbiór. Czym? HQ, oczekuj, komunikaty nieczytelne, podlecimy kawałek bliżej. Czy Blackfishem? Ja się zapytam. Powiedz, że nie, ale mamy jeden pojazd dla nich, już lecimy na lotnisko. HQ, to Falcon 2, nie jesteśmy w stanie operować Blackfishem, ale mamy już jeden pojazd potrzebiony. Falcon 2, to Falcon 1, my będziemy operować Blackfishem. Potrzebujemy tylko was jako wsparcia. Mam lecieć wsparcie dla Blackfisha. Ciężko to widzę. Kurwa, mam pojazd podczepiony.
Niku, ja powiem... Jak zrzucę, to mogę ich asekurować. Jedynka, tu dwójka. Jak chcecie, żebyśmy asekurowali, musimy zrzucić pojazd. A, przyjął, to lepiej lećcie zawieźć pojazd i przylećcie z powrotem szybko. Przyjąłem. No to pojazd na lotnisko. Dobra, zapytaj HQ, czy lotnisko jest czyste. O kurwa. Straciliśmy pojazd. No, nieważne. Jedynka, nevermind, właśnie straciliśmy pojazd. No, to nam się dostanie. A lina się zrywała. Chujowe te liny. A... Robisz, żeby pojazdy? Lotnisko jeszcze nie jest czyste z tego co widzę. Brawo nawet nie zdążyło na nie wejść. To teraz nie wiem, czy podczepić nowy pojazd, czy nie. Niech się najpierw do tego brakpisza załadują mi tyle. Ale naprawdę się kurna rozpierdę, zacznę powoli dziać z organizacją. A, przekroczyłem prędkość, dlatego się zerwało. Dobra, weźmiemy nowy internet. Dobra. Przekazać im to, że podchodzimy? Tak. Jedynka, tu dwójka, podchodzimy, aby podebrać nowy pojazd. Jedynka, to jest naprawdę dobry pomysł, dwójki, przepraszam, żeby się podbierać pojazd, nie jesteście w stanie ich wprowadzić w biur. Teraz nam się uda. Słyszałeś, co mówili? Nieczytelne było od jedynki, ale słyszałem, co mówiła HQ. Falcon 2, zgłoś dla Falcon 1. Falcon 2, zgłaszam. Jaki wasz status? Aktualnie zbliżamy się na lotniskowiec. Przyjął, mamy załadowane dwa pojazdy, jesteśmy gotowi do startu. Przyjąłem. No dobra, nie plecą. Odpalamy silniki. Startujcie, odsuniemy się. Dobra, polecimy na pustkę. To się źle skończy. No. Ten transport pojazdu się naprawdę źle skończy. Jebnął. Dobra, HQ, HQ, jedynka zniszczona, rozbili się. No, HQ przyjęła dwójka, no, jedynka zniszczona. Dobra, musimy ich, nie wiem, czy ich podbierzemy, nie wiem, czy wyskoczyli. HQ, tu dwójka, będziemy próbować ratować rozbitków z jedynki. No, przyjęła dwójka. Nie wiem, jak to wygląda, sprawdzę na mikrodakrze, czy widzę jakieś sygnały. No, sprawdź. Mikrodakr pusty, prawdopodobnie Crash nie żyje. Mogę podlecieć za blisko, bo on eksploduje cały czas. Obrócisz się trochę na lewo, żebym tutaj z prawej miał widok? Jasne. Dobra. Nikt nie przeżył. Dobra, zamelduj HQ i powiedz, że bierzemy nowy pojazd. HQ, tu dwójka, nikt nie przeżył katastrofy. Będziemy podbierać nowy pojazd i kierować się na lotnisko. Przyjąłem. Jaki spokojny... Ten głos Wikarego, no i chuj, no i cześć. Kurwa, tylko trzy pojazdy straciliśmy, nie? Cztery z tamtym, pięć z naszym helikopterem. No kurwa, i załogę, no. Załogę niestety. Moment, my wzięliśmy jednego, urwał się, tamci wzięli jednego, urwał się i teraz wzięli dwóch. I urwał no się. I do tego jeszcze wzięli Blackfisha i jednego Blackhawka. To cztery, to nie był Blackhawk. Znaczy Ghosthawk. Tak. Kierka. Ja nic nie widzę jak na razie. Dobra, ja mam tutaj taki kamerę, wiesz? A, to szanuję. To nie jest takie hop. No i nie wolno chyba 120 przekraczać, tak? No, to wygląda. To dla bezpieczeństwa mniej więcej niż setka proponuje. No.
Dobra. Ale kurwa, ciężko się leci, naprawdę. Czuć to, co nie? No strasznie. Mam przepustnicę na maksa w górę, a praktycznie stoimy w miejscu. No, co się tu czuję, że to będzie długi lot. Wytracamy wysokość. Nie. Dobra, teraz wyrównaliśmy. Cali jesteście? Jest, pojazd jest zaczepiony na dole. Dobra, nie wiem co to kurwa było. Turbulencje? Oś mi się gorąco zrobiło. No. Już spadochron założyłem przez moment. Szybki kurwa jesteś. Nie bój żaby, ja wyskoczę. Ktoś musi Mayday zameldować, tak? No tamtym się nie udało. Nawet nie zdążyli wystartować. Prawdopodobnie wektorowanie tego, silników nie przyłączyli i... Zamiast zysz polecieli do przodu. Aha, Charlie Ponton ktoś jest znakowany. A, widzę, no. O, pierdolony. Wcześniej nie można było? Tak się zastanawiam, czy w ogóle te dwa pojazdy coś im dadzą, nie? No. Zresztą, że skończy się na tym, że będą musieli podjebać cywilom. W imię demokracji! Potwierdź, że lecę prosto na lotnisko. Zaraz sprawdzę. HQ, zgłoś dla Falcon 2. No dawaj Falcon 2. HQ, tu Falcon 2. Potwierdź mi, że lotnisko już jest czyste. Potwierdzam, że lotnisko czyste odbiło. Przyjąłem, nadatujemy z pojazdem. Czyste. No i tak sobie poradzi. Okej, to było moje kolejne pytanie, a moje pytanie brzmiało, czy lecę prosto na lotnisko? Tak! Gniecie... No je trochę we w tą, trochę w tamtą i gniecie więcej dolecimy. Kurwa, znowu coś szarpie. Oho! Co, założyć spadochron? Nie... Myślę, że jak coś pójdzie nie tak, to będzie... to nie zdążysz. A chcesz się założyć? Jak lina zakręci się wokół wirnika, to kurwa nie będziesz miał szansy. A, faktycznie. Ale zawsze mogę spróbować. Dobra, muszę jednak zwolnić kurwa do 80. Bo powyżej tego zaczynają się dziwne rzeczy dziać. No. No, cygany już zdążyły ukraść dwa pojazdy. Ale bilans ciągle ujemny. Cóż, ciężko to widzę. No, już tyle przelecieliśmy, muszę spróbować. Raz kozie śmierć, tak? Tak. Nasze jednostki są na końcu pasa, z tego co widzę. Dobra, to ja będę lądował na początku. Na wszelki wypadek.
prosić Alfę, żeby przygotowali gaśnicę jakiegoś medyka? Nie, nie trzeba. Proponuję gdzieś tak przed terminalem wylądować. Ja chcę w ogóle wylądować, wiesz, bo zaczyna mnie szarpać znowu. O Jezu. To Dominikus Sanctis Christus. Amen. O kurwa. To ja może jednak nadam o tych medyków, żeby przyszykowali. Chyba mieliśmy już płot, jesteśmy nad tymi, dobra, sygnalizacyjnymi. Oni już wyruszyli chyba. Widzę brawo przynajmniej. Na lewo od nas jest Alfa. Dobra. Pewnie oni czekają. Jeszcze kawałek, bo zahaczymy zaraz o te światła. Dobra, będziemy mogli lądować już tutaj. Jeszcze kawałek od nas. O, tam trupów, a trupów. Ja słyszałem wybuchy jakieś tam teraz. Weź, nie strasz. Nie, ale to też nie, tam woda i słyszałem wybuchy. Jakieś strzały? Na razie pojedynczy. Z lewej. Uważaj, na lewą nasi tam mogą być. Dobra, zrzucony. Dobra. Jesteśmy pod ostrzałem. HQ to Falcon 2, zrzucony został samochód, jesteśmy aktualnie pod ostrzałem, wycofujemy się z lotniska. Przyjął Falcon 2, wskażcie Alfie, gdzie jest kontakt, chodzi o ostrzał, żeby mogli was wesprzeć, będziecie potem ich podbierali, będziecie desantowali Alfę jak przyjął. Wydaje mi się, że z WPX-15. Przyjąłem, pilotowi wydaje się, że zostawaliśmy z WPX-15, tam mogą być jeszcze jakieś niedobre. Przyjął, WPX-15, Alfa, zobaczcie co tam. Zapytaj, czy mamy lecieć po drugi pojazd. HQ to Falcon 2, pilot się pyta, czy mamy lecieć po drugi pojazd, czy od razu przychodzi do podbierania Alfy. No, to żeśmy dostali odpowiedź. Wywołaj jeszcze raz. HQ zgłosi dla Falcon 2. Zgłasza. HQ, mamy podebrać od razu Alfę, czy wrócić się na lotniskowiec po drugi pojazd, jak przyjąłeś? O czego podbierzesz Alfę? Falcon 2 przyjął. No okej. Masz na słuch na 5-5, tak? Tak. Na 5-5 chcą, żebyśmy wylądowali. Zaraz nam rzucą dym. Widzę ich. A, dobra. Muszą lądować, tak? Tak, na dymie. Zaraz nam rzucą. Falcon, wylądujesz tam, gdzie zrzuciłeś prowlera, jak przyjął? Przyjąłem, podchodzimy do lądowania. Mam oczekiwać na dym? Potwierdzam. Przyjąłem, oczekujemy dym i przygotowujemy się do lądowania. Chyba niepotrzebnie transportowaliśmy ten samochód. Tak. Niepotrzebnie przestraciliśmy też drugą załogę.
Ale nie od przodu, to się okręgiem. A dokąd lecimy? No się zapytam. HQ to Falcon 2, na jaki punkt przerzucić Alfę? Całe w środku. Alfę? Falcon 2, skonsultuj się z mapą, jest oznaczony odbiór. Dobra, startuję. Usłyszałeś, co on powiedział, bo mi dwa komunikaty się nałożyły. Nie słyszałem. Coś mówił o jakimś LZ, to pewnie chodzi o Alfę. No, wjedziecie Alfę, więc tak. Dobra, kieruj się na prawo, będziemy podążać niebieską linią. Niebieska linia jest na wschód, tak? Szoku, nie tak. Bardzo widzę tam miejsce dla ciebie. Znajdę sobie. Te skałki na 68, widzisz? Komputem. Może tam coś. Jostry kąt. No, mam jeszcze pistolet, spokojnie. Tu wybrzeżem, potem odbijamy na północ i przeskakujemy przez zatokę. Dobra. Zatoka Darwina, ciekawe imię. Północny zachód, dżungla. Tam się ogarniemy podejście, dobra. Powiedz mi, jak będziemy gdzieś 1,5 kilometra od LZ. Przyjąłem, jesteśmy 1,5 kilometra od LZ. Mówisz, masz. Szuku. No. Zrobisz rozeznanie na to Kotomo, co? Może. Przez te dżunglę chcę przeskoczyć, tam jest otwarty teren. Odbijaj powoli na 340. Wyskoczyło nam później. Widzę już. Dobra. Przyjąłem, proponuję plażę, tam jest dość płasko. Piloci na 5-5 jesteście? Jesteśmy. To ja tam wam dam znać, że jesteśmy już wszyscy. Jakieś strzały widziałem, smugacze. Czym? Lądujemy w czerwonej strefie. Dobra. Przygotować się. Cało przygotować? Strzelec na moście chyba coś masz, weź tam pociągnij może. Nie, wstrzymaj, póki nie mamy ostrzału, to nie strzelać. Chyba jakiś uzbrojony pojazd tam siedzi, nie widzę stąd. Może być opancerzony. Zaraz dostaniemy kurwa RPG. Co taki sceptyczny? Właśnie przeleciał. Albo mi się wydawało. Jestem pesymistą. No widzisz, ja jestem realistą, za chwilę się zginiemy. Ale nie, dobra, to woda kurde. Uwaga, skały przed nami. Dobra, desant. Przeziębienie. Desant. Jeszcze jeden. Ty pierdalaj z tego piwa, ostatniego tam zostało. Dobra, gdzie on jest? Odszedł. Dobra, może odchodzimy. Ja chwilowo nieoperacyjny. Drzewo! Strzelcy śpicie? Chryste, zabijesz nas! Chwilowo nieoperacyjny. Stoku, Luke, jesteście? Ja jestem tylko w niebo od mojej strony, nie widziałem nic. A mostu nie widziałem... mały zasięg. Musicie mnie wspierać w takich momentach, jak jest jakieś drzewo na boku, bo ja go nie widzę. Bo to było tak szybkie, że nawet nie zdążyłem zareagować. W porządku. Tak sobie radzi, gdzie nie jest. I co teraz na lotniskowiec? No chyba tak, nie mam rozkazów żadnych.
gardło mi zaszło. Albo mam impuls, lecimy się przezbroić. To ile stóp zostało, pestek? Co? 100, kapitan. Ty mówisz, ale 400. Początkowo było ile? 2000? Nie, 1800 albo 1600. Nie, miałem dwa kafle. Dobra, tylko nie wiem, gdzie na lotniskowcu jest przezbrojenie. Operacyjny? No to tam, gdzie stał Falko, nie wiem, widziałem jakąś skrzynkę. Po prostu narzędzia. Może tam, gdzie stał Falko, nie wiem, była pusta skrzynia. To była pusta. Pająk, zobacz na mapie, czy nie ma tam oznaczonego punktu przezbrojenia. Już sprawdzam. I w notatkach. Melduję, że nie ma. W notatkach zobacz, czy coś jest na ten temat. Przyjąłem, już sprawdzam. Jest skrzynka serwisowa pewnego serwisu pojazdów. Czyli duża skrzynia powinna być. Da. Może gdzieś na... z przodu. Prawdopodobnie tam, gdzie ten Blackfish stał. No, bardzo możliwe. Luk nieoperacyjny, na chwilę. I am your father. Że ten wrak jeszcze nie zatonął. No taki pływający. Dobra, weź tam spróbuj wypatrzeć w jakąś skrzynię. No, na razie skrzyni brak. Brak jakichkolwiek skrzyń poza tymi do serwisowania piechoty. No ja też nic nie widzę. To ewentualnie się pocicha, że ta kacharka zmieni. Myślisz, że zauważę? Nie, nie zarysowano, no w każdym kafanie. Podoba mi się, jak ten sierżant myśli. Nie mnie szpakał, jak sprzedawał, do granicy gonił. A tak na serio w ogóle brak jakichkolwiek skrzynek poza tym piechoty. Już jestem. A co, na spacerek wyszedłeś? Tak wychyliłem się tylko. Nogi mocno jestem. Wieje? No jak leciałeś, to rzeczywiście trochę wiało. Aż mi zbliżyło fryzurę. No. Po co, że się chrom ściągał? Tam trzeba trochę przewietrzyć myśli. Ta duża jest tam od plecaków, to wiem, bo sprawdzałem. Na końcu nic nie ma. Ta duża? Nie, ta mała. Może. Wydawało mi się, że tam widziałem tej małej jakąś amunicję. Jakieś narzędzia. Teraz tylko nie zawadzić. Dobra, czysto? Czysto.
nie ruszajcie się. Kurwa, nie mogę kołować tej karty. Dobra. Wysiądźcie kierować? Nie, nie, czekaj. A, w ogóle odblokowuję stery w razie czego. Powinienem to na początku zrobić. To jest bardzo zły pomysł. Czemu? Bo ja raczej wyskoczę niż przejmę stery. No ale w razie jakby mi się coś stało, halka była cała, nie? No to nie wrócisz do całej halki, to ci obiecuję. Poradzisz sobie. Dobra, może inaczej. No chyba kurwa nic nie widzę. Spróbuję wyjść i zobaczyć, czy da się od zewnątrz zrobić. Nie da się raczej. Może trzeba wysiąść z pojazdu. Nie sądzę. To inaczej, wysiądź i będziesz mnie na radiu kierował, czy mam podlecieć bliżej jeszcze, okej? Okay? Dobra. Tylko tak, żebym na niej nie wylądował, nie? Zobaczymy. No dajesz przód. Jeszcze kawałeczek? Dobra, będzie. A ty masz w ogóle podwozie wystawione? Kurwa, nie. Cicho, nic nie było. Dobra, czekaj, odsuń się, wysunę. Jeszcze trochę w moją stronę może daj. Jeszcze, to w prawo, prawa. Dobra, jest już blisko. Dobra. Oj! Jesteś cały? Pająk. Kurwa, spadł. Nienawidzę mojego życia. Żyjesz? Pająk, zgłoś. Weźmy się zobaczyć, co z nim. Kurwa mać. Czekajcie, bo zaraz ktoś znowu spadnie. Pająk. Tak? Jesteś cały? Tak, marzenie całego każdego pilota popływać sobie w wodzie. Jest jakiś punkt wejścia na lotniskowiec? No właśnie nie wiem, chyba nie ma. Chyba będą musiał ci podebrać halką. Jak chcesz, to mogę motorówką popłynąć sobie gdzieś do lądu. Nie, nie ma sensu, podbiorę cię, tylko powiedz mi, gdzie jesteś. Narożnik Southeast, jestem koło motorówki, będziesz mnie widział. Fajnie, ciebie pokierowałem, ale mnie nikt nie pokierował. Ja pierdolę. Co się stało? Spadł, musimy go podebrać. Powiedzcie mi, czy widzicie coś w wodzie pływającego, wyglądającego jak pająk? Widzę. Po prawej stronie, odpływa. A, dobra, widzę.
koło pontonu jest. Możesz wsiąść? Ciutkę jeszcze niżej poprosiłbym. Jeszcze? Mająk. Jest pod nami. Nie dam rady się chyba spiąć. Dobra, wsiądź do motorówki, podbiorę motorówkę całą. Tylko odpłyń od... Dobra, to płynę do motorówki. Odpłyń od lotniskowca trochę. Wiem, po co pontony są. No, może i dlatego właśnie. Postaram się podpłynąć pod ciebie. Go gdzieś? Nie, z prawej strony nic. Dobra, wsiadł na motorówki dopiero. Dobra, zatrzymaj się i stój nieruchomo. Poczekaj, muszę wyzerować prędkość. Powiedz mi, jak będziesz nad lotniskowcem. Przyjąłem. W sensie wysokość, czy już jesteś nad? Nad. Dobra, jestem. Augustus, tylko delikatnie, kurwa, proszę. Na ziemi. Czysto, chłopaki, mogę lądować? Tak, czysto masz. U mnie też. Uf, jak gorąco. Dobra, pająk, czy masz jakikolwiek kontakt na radiu? Z kim chcesz się skontaktować, Zyśku? Nie, czy w ogóle słyszysz coś, bo możliwe, że nie mamy tej łączności. Radiaczek pająk? No. Nie, musisz wywołać HQ i zrobić radiaczek. HQ, radiaczek?
HQ, zgłoś dla Falcon 2. Dobra, spróbuj wywołać, ja nieoperacyjny, minuta. Odpowiedzieli, szumem, ale odpowiedzieli. Dobra. Nie, to ale... Charlie, to Charlie. Na 55 odpowiadają. Tak, na 55 Vicar odpowiada. Dobra, będę za minutę. Przyjem. Kurde, jak ja nienawidzę krawędzi, już wam to mówiłem? Nie, to pierwszy raz. Krawędzi nienawidzę. To dobrze wiedzieć. Sierżem kuźwa wyjebał. No ale widzisz, po takich emocjach, jakie dzisiaj miałeś, troszkę ochłonąłeś już. Woda fajna, letnia. Chcesz popływać? Augustus nas chyba wtedy zabił. No właśnie. Znaczy, śmierć to by była najmniejsza kara. Nawet by wykastrował pewnie. Co te Charlie odpierdala? Ja tam słyszę takie szumy. No, ja też. Nic ciekawego. Coś tam, że chcą się wycofywać? Chyba wjechali do tunelu. Jenuszy. Koniec końców, nie mam dalej ammo. Dobra, jestem, chłopaki. Coś tam mówili na radiu? Jakieś niewyraźne szumy i tylko tyle, ale to wszystko na 55 między piechotą. Dobra, czyli nas nie potrzebują. Dobra, chłopaki, jak z amunicją? Ja mam 400. Ja mam 1460. No dobra, to na razie nie będziemy zmieniać kalki. Teraz sobie chwilę poczekamy. Dowódca prac nie żyje. O kurwa. Ktoś będzie przejmować. Ciekawe, co panucha trafiło. Tego bydlaka niełatwo dorwać jest, nie? No nie. Twardy hobdył. Może crawler z nieba? Zniknęło jedno zadanie na mapie. Też mnie to zastanawia. Na północ. Były trzy. Tam przy moście? Tak. No. Może powinniśmy tam polecieć i ich wspierać czy coś, skoro zginął dowódca pracy. Jak się wyklaruje, kto dowodzi, to wtedy zapytaj, czy udzielić im wsparcia z powietrza. Przyjąłem, na razie to są jakieś niewyraźne szepty, co słyszę. Ale jesteś w stanie zrozumieć mniej więcej, co mówią? Mniej czy więcej. Czy jeżeli będą mówić do nas? Z artylerii dostali. O kurwa. No to pokaźny kaliber. Czy jak będą nas wzywać, to będziesz wiedział. Bo jeżeli nie, to bierzemy helkę i lecimy bliżej. Jakiś ostrzał z Łodzi? Dobrze słyszałem? Czyżby Falcon... Czekaj, sprawdzę, chyba Falcona wywołali. Na 60. Falcon, wywołaliście nas? Falcona, próbowałem się powiedzieć pozycji, na którą zrzuciliście na ścianami kradarzy, czy możecie ich wesprzeć ogniem z powietrzami. Przyjąłem, wyruszamy. Dokąd? Potrzebuje Alfa, nasze wsparcie Alfa potrzebuje. Tam, no, gdzie ich wyrzucaliśmy. Na Alfa, tak? Tak, dobra. Na tym Alfa na północy. Dobra, narysuj mi krechę na mapie. Krechę, dobra, to jedzie krecha. Tylko taką, wiesz. No dobra. Dobra, sam sobie narysuję. O, no i na... Tu ich nie zrzucaliśmy. Dobra, już co? Tu będzie. Nie. Co kurwa? Nie, nic. Dawid, Agus, proszę, weź nie strasz. Nie, bo wyszedłem z mapy, a helka w powietrzu lepi się. Ale widzisz. Znaczy, ja bym... Ja macie w sobie do lotu.
Ja bym proponował podchodzić w prawą stroną, bo mam mało pocisków. Okej, okay, będę miał to na uwadze. To co, rozpędzamy się? No tak, z umiarem, nie? Wszystko? Nie. Już trzeszczy. Tak czy owak, proponowałbym na 75 metrach lecieć. Tak, jest lepiej. Jak uważasz, jesteś pilotem? Na szkoleniu lataliśmy do 20 metrów. O, wy kamikadze. Dobra, nie widzę krechy, weź się pokieruj. No, na razie trzymaj kurs. Ewentualnie odbij na 320, jak chcesz. Narysowałem, ale nie widzę. O, dobra, widzę. Teraz widzę. Przelecimy gdzieś obok radia i będziemy na kresie. No, już widzę, no także. Nieczytelne komunikaty na radiu, coś między piechotą. Dobra, jak będziemy wlatywać w strefę, to tak? Poproś, żeby oznaczyli własną pozycję tylu. Fakon, wsparcie odwołane. Przyjąłem. Wsparcie odwołane, okej. Okay. No to będziemy się kręcić w powietrzu. Kto przejął dowodzenie? Chyba wikary, z tego co zrozumiałem. Motorówki też nasze są. Nasze? Mhm. Dobra, polecimy na jakieś wzgórze i sobie wylądujemy. Ta wysepka? Nie, tutaj, absolutnie. Polecimy gdzieś tam na południe, na lotnisko chyba polecimy, wiesz? Przelecimy, zrobimy ze dwie pętle nad lotniskiem i sprawdzimy, czy jest czysto i wtedy sobie wylądujemy. Przyjąłem. Coś mi się wydaje, że i tak operacja już się chyli ku końcowi dzisiaj. Nie, czemu? No już ostatnie zadanie chyba kończą. Odbili już most i tylko zabezpieczają wszystko. Znaczy według mapy zostało jeszcze im teoretycznie, z tego co widzę na znacznikach, zostało jeszcze z miasta od Kiesza. Na północy już byli, jest tam Alfa. Okej. Okay. Polecimy nad naszymi. Oni na most, chyba są, co? Tak, na moście są. Tak, wszystko już jest zajęte. Ale dowódca zech, 5 pojazdów rozjebanych. Najbardziej szkoda załogi. Szkoda, ale wiedziałem co się piszą. Było mówione, że trudno latać. Myślisz, że ty byś dał radę Augustus? No. Jakbym poćwiczył to tak, ale nie dzisiaj. Falcon, no rozejrzyj się tutaj nad Arką, trochę polataj i zobacz, czy coś do ciebie zacznie strzelać. Jeszcze raz gdzie? Falcon przyjął. Gdzie mam latać? Nad Alfą, czyli na północ od mostu, czy coś nadstrzał. Okay. Ale zablokowany ten most tam jest. Kurwa. Ale też szczery, nie? Polataj nad Alfą, zobacz, czy coś będzie do ciebie strzelać. Chuj. Kurna, wabik. Jakaś łódź pod nami? To nasi. Zdjąłem.
Ja widzę naszych rozstawionek na moście. Nic do nas nie strzela. Przekazać im to? Wstrzymaj się jeszcze. Niestety nic do nas nie strzela. Chyba stety, niestety. Jak tam chcesz? Byle żeby w jednym kawałku wrócić do domu. Łatwo powiedzieć. Przy takich zawrotach. I nie zgodź mi to, ja nie przejmę sterów, sobie nie poradzę. Dobra, powiedz, że nic do nas nie strzela. HQ tu Falcon 2, nic do nas nie strzela. Przyjąłem, rozumiem, no coś tu jeszcze jest ewidentnie, przed chwilą słyszałem strzały, także gdzieś są w samej miejscowości, ale do was rzeczywiście nic nie strzela, to krążcie. To Falcon 2, to krążymy. Krążcie, bacie się w kulochy. To znaczy co, zachęcamy ich do strzału? Niech nasze chłopaki poczują wibracje. Przeleć nad nimi, Augustusz, niech się ten opalą w promieniach naszej wspaniałości. Mówisz. Konie, przypal ich, proszę cię. Chyba widziałem strzał do nas. Coś strzela. Tak, coś strzela. Z lasu mi się wydaje? Czy z miejscowości? Nie widziałem nic. Mi się wydaje, że ta willa pomarańczowa. Jakiego masz? Dobra, powiedz, że są na południowej części mostu. Gdzieś tutaj na... O, widzicie? Widzę. Prawy strzelec, teraz będziesz ich miał gdzieś tutaj na plaży. HQ, pilot melduje, że strzelają z południowej części mostu. O, coś widzę. Widzicie? No teraz widzę, to nic nie widzę. Uważaj, bo to są nasi, uważaj, nie, wstrzymaj ogień. Niech brawo oznaczy swoją pozycję dymem. HQ to Falcon 2, poprosimy byśmy, żeby brawo oznaczyło swoje pozycje dymem, zidentyfikujemy i zlikwidujemy cele. Przyjąłem fakt. Dobra, będą oznaki, oznaki... Kto jest na prawym? Luke. Tylko celnie, tak? Tak. Jak już będziesz strzelał, to tak ostrożnie bardzo. Też postaram się ustabilizować maszynę. Nie mogę zapisnąć, bo nas ostrzelają. Tylko na razie nie widzę dymu żadnego, gdzie są nasi. Okej, wstrzymaj się na razie. Póki nie ma dymu, to nie strzelamy. Choćbyśmy dostawali ostrzał. Oni z drogi strzelali na pewno. No, tylko że tam brawo jest bardzo blisko. No. Brawo jest w Łodzi?
nie mam pojęcia, wiesz? Widzę ich na dole. Brawo stoi na nabrzeżu i w dżungli. Miasto jest samo ewakuowane. Ktoś tu idzie pod tym. Termo na łodzi sprawdza. Po krzakach siedzą i chowałem się. Kurwie syny. Mamy się zabrać na pozycję alfy. Zapyta się, czy mamy lądować? No, zapytaj. HQ to Falcon 2, mamy lądować gdzieś w okolicach pozycji alfy? No tak, na razie jeszcze przez chwilę pokrąż, zanim nie przy tego nie przybiegniemy. Przyjąłem, jeszcze chwilę pokrążymy i będziemy lądować. Dobra, ty dam przy sobie jakiś MZIP popadać. Może na północ od teraz naszej pozycji. Na lewo, zobacz. Masz ten. Stromo jest. Mi się wydaje, że jest stromo. Ewentualnie można wylądować na moście. Za wąsko. Ty nie dasz sobie rady. Nie podpuszczę mnie. Potrzymam twoje piwo. To co chłopaki, obstawiamy. Wyląduje na moście, czy nie wyląduje na moście? Ewentualnie na plaży. O. A to na cyplu? O nie, to jest super. A to są kamienie znowu. A ta plaża po prawej? Tam gdzie desantowaliśmy Alfę? Tam za daleko byłoby Piertakiem. A tutaj ma. Nie, kurde, auto super mostem. Energetyczne. Auto mostem jedzie. Nasi, odpuść już. Puść w ogóle ten karabin, człowieku. Nie, tylko mówię. To skoro mają auto, mogą pobiegać. No tu pod nami jest taka plaża, chyba to jest najwygodniejsze miejsce. Dobra, ja zakładam spadochron. Nie no, spoko, jeszcze nie ląduję. Jakby coś się stało, to ciągnij z wyż, tak? No. Dobra, to jakby coś się stało, to mogę wyskoczyć? Nie. I mam zginąć z tobą. Czemu tak źle życzysz, no? Stary! Jestem pesymistą! Dobra, podchodzę do lądowania, bo oni się już zbierają. Przyjąłem poinformowanie, tu mecz zanim, nie informuj. Zanim ja wyląduję, to też minie kurwa minuta. A, najwyżej zrobimy niespodziankę na koniec. Wystrzałową. No, wystrzałowa na pewno. Chłopaki, ubierzcie spod ochrony, dobrze, mam radę. Dopiero teraz? A jeszcze nie macie? No ja już dawno mam. I ja już nie dawno, miałem. Oni już dawno kurwa w popercach siedzą. Może teraz ja założę, ściągnę do radio. Na razie muszę słuchać. Ja ten pilota piłkałem. Falcon, zgłoś. Falcon zgłasza. Chodź, zawiśniesz mi tutaj do zdjęcia, jak będziemy mieli odprawę. Falcon przyjął, anulujemy lądowanie. Mamy zawisnąć im do zdjęcia. Słyszałem. Masz nur, to się powieszę. Tylko gdzie oni, na moście będą, czy gdzie? Da. Tam. Chłopaki, macie tam sznur z tyłu? Ale można im przerobić harkę na mikser. Też można. Może tak bokiem, kurna, ten postawimy się. No wiem. Chcę pierw podlecieć, wiesz. To się źle skończy.
Salutują sobie. Mówili coś? Nip. Nic nie mówią. Podejdź blisko. No mistrzu, jeszcze bliżej. Jeszcze mamy. No, słyszę. HQ, uwaga na głowy, nie jesteśmy odpowiedzialni za każdą uciętą koniczynę. Koniczynę? No bo koniczyna. Siema chłopaki. Dasz radę tak bokiem się ustawić? No ja jestem już bokiem, nie chcę tak centralnie bokiem. Tak 45 stopni byłoby idealnie. Tą lufę daj tak, żeby odstawała na bok. O! Nie strzelać! Flary. No, to nam się zaraz dostanie, zobaczysz. Bardzo sympatyczna misja.